Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko Władysławowi Frasyniukowi, dowiedział się portal tvp.info. Chodzi o skandaliczne słowa byłego opozycjonisty wypowiedziane w stacji TVN, gdy nazwał polskich żołnierzy śmieciami i watahą psów. Grozi mu do roku pozbawienia wolności. 22 sierpnia 2021 roku w TVN24 Władysław Frasyniuk komentował sytuację migrantów na granicy polsko-białoruskiej. Oceniając pracę żołnierzy Wojska Polskiego strzegących polskich granic, użył skandalicznych określeń. Frasyniuk oskarżony o znieważenie żołnierzy. Słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Powiedział. Dodał też, że w taki sposób nie postępują żołnierze. Śmiecie. To nie są ludzkie zachowania. Trzeba mówić wprost, to antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu. Przeciwnie, plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice albo dziadkowie, stwierdził. W tej sprawie zawiadomienie w prokuraturze złożył szef MON Mariusz Błaszczak, podobnie postąpił wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Na początku listopada Frasyniuk usłyszał zarzut znieważenia i pomówienia żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Podejrzany użył pod adresem żołnierzy ochraniających granicę państwową sformułowań znieważających i poniżających ich w opinii publicznej i narażających na utratę zaufania potrzebnego dla pełnienia służby, informowała wtedy rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz. Frasyniuk nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień. Czyn ten zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności i pozbawienia wolności do roku. Prokurator Skrzyniarz w rozmowie z portalem tvp.info potwierdza, że akt oskarżenia został w tej sprawie skierowany do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia 23 grudnia.